Oliwier, daj spokój, no przecież znasz moje poglądy na temat zwierząt futerkowych. Ja jako tancerz, juror i ten ekspert od trudnych tematów w śniadaniówkach gwarantuję ci, że to futro bobra jest sztuczne. Okej, ale powiem ci, że to musi być niesamowitej jakości podrabione futro, bo jak z daleka cię oglądałem, to wyglądałeś jak prawdziwy bóbr, który przemieszcza się tutaj w poszukiwaniu jakiegoś żerewia. Ale mniejsza o to, no po prostu udowodnij mi to, że to jednak nie jest prawdziwe futro. No jakbyś to zrobił? No nie jest, bo nie pachnę bobrem, wiadomo. No, jednak trochę pachniesz, no. Państwo tego nie czują i nie widzą, ale zalatuję troszeczkę tutaj palisadą troszeczkę taką. Masz mnie, Oliwier. Michał, takie pytanie z Polski B. Powiedz, co oznacza tytuł You Can Dance? Po kolei, wyraz po wyrazie, jakbyś rozszyfrował dla naszej publiczności, co? Prosimy. O Jezu, znowu. Dobra, więc tak, You Can Dance. You to jest po prostu, dance to wiadomo, taniec. A can to taki ozdobnik, jak w tańcu. Tak to jest już w tańcu. Są ozdobniki, więc can ozdobnik. You can dance. W ogóle lubisz takie ozdobniki w tańcu i w ogóle w życiu? Nie złapiesz mnie. No proszę mnie. Cię, no. Proste pytanie, czy lubisz ozdobniki? Czy lubisz ozdabiać sobą różne rzeczy albo kogoś ozdabiać ozdobnikiem? Czy to znowu jest pytanie o mój związek z piaskiem? Szukamy osobowości, a nie ludzi z tatuażami, ze śmiesznymi okularami i osobami, które się kryją za swoim imidżem. Po prostu ludzie, bądźcie sobą. A supermodel like me is a simply very attractive for every man, you know, in this room. What you said is not really true, because I'm a man, but gay, so there is no attraction going on between you and me, naturally, because you don't have this thing that man has between the legs, you know, that is sometimes it is small, sometimes it is big, sometimes it's hard, very hard. O, Michał Piruk, tak? Tak. Jaka telewizja? Telewizja, tak? No. W zasadzie to żadna. Ej. Paltko Michała do płatnej szatni, wiesz? Jest normalsem teraz, nikim jest. Michał, jakie plany na rok następny? Najbliższe twoje plany, bo wiem, że lubisz planować. Tak. Co to będzie? Okay. Nie mogę zbyt wiele mówić. Okej, ale nam możesz zdradzić, no znamy się nie od dziś, Michał, dawaj. Dawaj, no, jakie plany? No dobra, szczerze. To tak, na wiosnę You Can Dance, okay. Potem Top Model, wow. Potem znowu You Can Dance, potem Top Model, wow. Potem znowu You Can Dance i potem Top Model. No nieźle. No, a pomiędzy śniadaniówki. Nie głosowałem na Pawła Kukiza, po prostu. Ja też nie. Jestem ja w ogóle przeciwna, jestem przeciwna mandatom. Wszystko jedno, czy są to mandaty jednookręgowe, czy są mandaty drogowe, po prostu jest to wiesz bardzo niefajne. Jednego faceta wyciągnąłem z tak zwanej ciemnej strony mocy i mogę tobie to też zaproponować. Aha. Przyjdź na następny pokaz, który odbędzie się jesienią w Soho. Pokażę ci wszystko w zasadzie, co będziesz chciał zobaczyć.